Michał mieszko Gogol, drugi trener reprezentacji Polski, szkoleniowiec Stoczni Szczecin. Jak się czuje mistrz świata? Doskonale. Zm zmęczony, ale doskonale. To, zresztą tak naprawdę to do nas jeszcze nie dociera, może do 30 w najbliższych dniach albo tygodniach na razie. Dzieje się bardzo dużo rzeczy i nie ma nawet czasu, żeby za bardzo o czymkolwiek pomyśleć. Przed turniejem był pan realistą, raczej. Podchodził pan tak na chłodno do tego turnieju, ale udało się. Zdobyliście złoty medal, Obronili, obroniliście ten tytuł. Można powiedzieć w wielkim stylu, bo ten finał dla zwykłego widza no, przebiegał tak dość jednostronnie, ale pewnie tak nie było. Powiem tak, no, patrząc przez pryzmat całego turnieju, przed turniejem zakładaliśmy sobie tę metodę małych kroków, tak, czyli najpierw wygrać grupę. To jest jakby taki warunek, który musi być spełniony, jeżeli chcemy myśleć o trzeciej rundzie. Później trzeba było przejść przez tą drugą rundę, a w tej drugiej rundzie mieliśmy masę problemów. Choroba Michała Kubiaka, która tak naprawdę odbiła się na całej drużynie. Zagraliśmy dwa słabsze mecze też w tej rundzie, gdzie popełnialiśmy bardzo dużo błędów. Na szczęście bardzo szybko je zdiagnozowaliśmy, zobrazowaliśmy, poprawiliśmy to, co robiliśmy źle. W trzeciej rundzie już, że tak powiem, Kluczowy był dla nas mecz, mecz z Serbią, który, który wygraliśmy 3-0. To był drugi raz, kiedy graliśmy z tym samym rywalem. Ciężko się gra w tak w krótkim odstępie czasu z tym samym przeciwnikiem. I ciężko jest tak samo... E, dl, dlaczego? Dlatego też, że jeżeli wygraliśmy ten pierwszy mecz, musieliśmy rzucić na szale wszystko, co mamy, wszystkie nasze najlepsze argumenty. Chcieli troszeczkę się odkryć. I ci Serbowie już wiedzieli mniej więcej, czym możemy im zagrozić bardziej. Drugi mecz był dla nas dużo cięższy, ale udało się go wygrać. No i ten, ten set z Włochami, po którym już yy, wiedzieliśmy, że jest forma, jesteśmy silni mentalnie, bo przetrwaliśmy ten kryzys, który nas spotkał w drugiej rundzie i, i możemy grać o pełną pulę. Mhm. Czyli po tym spotkaniu z Włochami już celem był tytuł? No, powiem tak, nikt tego głośno nie mówił, że gramy, gramy o złoty medal, ale każdy chciał wygrywać. Każdy... Dostały nam dwa mecze i każdy miał w głowie to, że chce, chcemy oba mecze wygrać. Mhm. Mhm. Bartosz Kurek, MVP turnieju. To dla pana duże zaskoczenie, bo Bartek podkreślał, że rozkręcał się ze spotkania na spotkanie. Nie, nie jest to dla mnie duże zaskoczenie, natomiast yy, dlatego, że ja widziałem Bartka, jak przechodził cały proces, że tak powiem treningowy od początku, od maja, kiedy, yy, kiedy przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, miewał już takie treningi, że grał fantastycznie i brakowało mu jedynie takiej stabilizacji, takiego uregulowania tego wszystkiego. Yy, na szczęście ta stabilizacja przyszła idealnie przed Mistrzostwami Świata. Wszyscy myślę, że pamiętamy mecz w Szczecinie, tak? gdzie Bartek tutaj z Belgami No nie był to jego, nie był to jego najlepszy występ, natomiast yy, to mówię, ciągle wynikało z tego, że nie był stabilny, e, na mistrzostwach złapał tą stabilizację, pokazał dokładnie ten potencjał, który my wszyscy jako sztab szkoleniowy, jako drużyna widzieliśmy na treningach i sprzedał to idealnie w najważniejszym momencie tego sezonu i być może i, i swojej kariery i, i został MVP Mistrzostw Świata. Mhm. Co było kluczem do zdobycia tego tytułu w tych wszystkich spotkaniach? Jaka część waszej gry? Myślę, że wiara w system trenera, wiara w system trenera który zaszczepił nam troszeczkę inne myślenie niż, niż poprzedni trenerzy, z którymi czy pracowali zawodnicy w reprezentacji, czy, czy nawet tenera Anastazji, który był w latach 11-13. I to było troszeczkę odwrócenie priorytetów w siatkówce. Tak? Bardzo dużo się mówi o ataku, o zagrywce, a tutaj trener od razu przed i mówi panowie, musicie poprawić blok obronę, bo tutaj macie ogromne rezerwy. Jeżeli będziecie bronić, to jesteście w stanie walczyć z każdą drużyną. Jeżeli jesteście w stanie dobrze zagrywać, dobrze atakować, jesteście, jesteście w stanie grać, wygrywać z drużynami o niższym potencjale, o, o, o podobnym potencjale i może wygrać z kimś o nieco wyższym potencjale. Jeżeli będziecie bronić, to możecie wygrać z drużyną o wyższych potencjałach. No i myślę, że to była taka... I zrozumienie tej filozofii, i później trzymanie się jej, i egzekwowanie jej, to była najważniejsza rzecz dla tej, dla tej reprezentacji. Witele Heinen, uważam, że zdiagnozował siatkówkę pod trochę innym kątem niż pozostali ludzie na świecie. Obrał swoją drogę, był w niej bardzo konsekwentny. Natomiast, tak jak mówię, zrobił to chyba szybciej niż inni po prostu. Czy to doświadczenie z turnieju teraz przełoży się na boiska ligowe? Zależy dla kogo, ale, ale na pewno myślę, że myślę, że będzie to miało ogromny wpływ i na poziom gry. Na to, jak, na to, jak wielu ludzi zacznie postrzegać środkówkę, ale mam nadzieję, że się na frekwencję i na prestiż naszej ligi, bo liga w tym sezonie jest naprawdę bardzo mocna, bardzo ciekawa. Dawno nie było tak ciekawej ligi. Jest zmniejszona też o dwie drużyny, więc ta konkurencja jest jeszcze większa. Myślę, że czekają nas bardzo ciekawe rozgrywki ligowe. Mm -hmm. Przed mistrzostwami był pan realistą, przed rozpoczęciem sezonu ligowego jest pan realistą. Czy w takim razie też tutaj zaniżamy troszeczkę potencjał zespołu, żeby nie pompować tego balonika, czy nie? Ja zawsze jestem realistą, ale to też nie chodzi o zaniżanie Poziomu zespołu. E, stać nas na pewno na wiele, na co ciężko im powiedzieć w tej chwili, dlatego że tak naprawdę dopiero teraz zaczniemy tą, tą właściwą pracę w komplecie. Tak? Tutaj trenowało tak naprawdę 8-9 zawodników. E, brakowało, brakowało przyjmujących, brakowało atakującego, brakowało środkowych, więc teraz, teraz tak naprawdę ta drużyna będzie dopiero w komplecie. Potrzeba na pewno trochę czasu, żeby, żeby to wszystko się zazębiło i zgrało. E, no i myślę, że. że Czas pokaże. Ważny jest ten początek chociażby z tego względu, że... Czekają nas ciężkie mecze z wymagającymi przeciwnikami i, i na pewno nie jesteśmy w stanie zaprezentować naszego najlepszego potencjału w pierwszym czy w drugim tygodniu ligi. I ważne jest to, żeby mimo wszystko grać na miarę możliwości na to, jak możemy teraz grać, po to, żeby nie, nie że tak powiem, nie mieć później jakiejś wielkiej straty i nie gonić resztę rundy pozostałych drużyn, tylko trzymać się w miarę, w miarę w tych miejscach w pierwszej szóstce, bo myślę, że ja bym chciał, żebyśmy po pierwszej rundzie byli w pierwszej szóstce, z kilku względów. Nie tylko, że tak powiem, e, e, takich już docelowych, o co mamy grać w tym sezonie, ale między innymi dlatego, że e, tylko drużyny z pierwszej szóstki grają w pocharze polskim. Jest to, to i, uważam, że jest to trochę dziwne, może nie do końca normalne. Na pewno to gdzieś tam w pewnym stopniu kompensuje kalendarz, ale no tylko sześć dużym będzie grało w Pucharze Polski no i nie chcemy być w tej szóstce, bo chcemy walczyć o Puchar Polski. Mhm. Czyli podsumowując do tego sezonu, no wiadomo, że to jest wielki sukces reprezentacji, mamy w drużynie MVP tego turnieju, ale podchodzimy z chłodną głową. Jak najbardziej. No myślę, że mówię, potrzebny nam jest czas, żeby, żeby w, pełni, w pełni wykorzystać potencjał tej drużyny, jaką mamy. Bo na razie mamy nazwiska, ale nie mamy drużyny. Drużynę dopiero będziemy mieli, ciężko powiedzieć, za, może za miesiąc, może za dwa. Ale to jest zawsze proces, proces, który jest wielofazowy i który, przez który musimy przejść. Niestety będziemy musieli przez niego przechodzić grając, nie, nie przygotowując się dwa miesiące przed sezonem czy trzy miesiące, tylko grając, więc dużo rzeczy będziemy musieli, że tak powiem, operować na otwartym organizmie, ale, ale myślę, że z każdym tygodniem będzie coraz lepiej. No, super.